emocje w trakcie medytacji są różne. To są oczywiście w większości dobre emocje, ale czasami pojawia się na przykład też jakiś lęk, niepokój, bo Pan Bóg używa tych emocji, żeby powiedzieć mi coś ważnego. Doświadczeniem, które obecnie niesie mnie w moich obecnych jakichś trudnościach, to jest doświadczenie wolności, jaką daje mi Pan Bóg. Tego, że On nie naciska, tego, że On nie jest jakimś tyranem, strażnikiem, policjantem, ale osobą, która mnie kocha i która pragnie mojego szczęścia, która pragnie przede wszystkim relacji ze mną. According to Facebook statistics, the average time people actually watch a video before they scroll down is 18 seconds. Maybe that's why many people think of social media as a space where people don't care about valuable content, where only flashy, quick, and shocking stuff can gain attention. But they're wrong. Początki były tragiczne, szczerze mówiąc, bo jakość tych medytacji pierwszych była taka, że ja się dzisiaj właściwie wstydzę tego. Gdybym wtedy nie zaczął, to by nie było tych medytacji. Transmisje przez internet to był przypadek, dlatego że my szukaliśmy jakiejś formy pomocy ludziom w medytowaniu. I dokładnie w tym momencie YouTube pozwolił na transmisję na żywo. Poland is a country of around 38 million people. With 27 Jesuit parishes and 9 retreat houses, how many people can actually be involved in Jesuit spirituality? How many can taste the uniqueness of Ignatian meditation, of examen? How many can really learn the process of discernment? Unless you go online. Ja byłem w czasie mojej magisterki w takim projekcie, który się nazywa Szkoła Kontaktu z Bogiem. Tam prowadziliśmy 3-dniowe rekolekcje w milczeniu dla młodzieży i oni doświadczali bardzo dużego spotkania z Bogiem w czasie rekolekcji. Natomiast po rekolekcjach wchodzili w głębokie strapienie tylko z tego powodu, że zupełnie porzucali modlitwę. W trakcie tej modlitwy mogłam doświadczyć spotkania z Panem Bogiem. Takiego osobistego spotkania z Bogiem, który przychodzi do mnie, mówi do mnie i to wszystko robi z taką ogromną czułością, z ogromną miłością. Pogłębiarka, into the deep, tak chcemy to po angielsku nazwać, czyli to jest jakaś przestrzeń, która sprowadza człowieka w głąb. I na początku próbowaliśmy jakiegoś różańca przez internet, na Skype'ie, to nie sprawdziło się. Ale pewnego wieczoru w niedzielę spróbowaliśmy zrobić medytację prowadzoną, która od samego początku miała całkiem dużą liczbę osób, która śledziła tę medytację. No i to z czasem ewoluowało. Medytacje zaczęły prowadzić osoby już nie tylko takie, które brały udział w rekolekcjach, ale też takie, które przypadkiem się dowiedziały o takiej formie modlitwy. Dla wielu osób to była zupełna nowość, że można się modlić w taki sposób medytacyjny, często niedyskursywny, że modlitwa to nie musi być pacierz. Nie miałem w ogóle żadnego swojego sprzętu, ale z czasem pierwszą rzeczą, którą jako wsparcie dostałem, to ekonom kupił mi komputer bardzo drogi. No i z czasem udało nam się skompletować to wszystko, co tutaj mamy. To jest w 100% z tego, co przekazali nam osoby, które śledzą pogłębiarkę, w 100%. Pogłębiarka to są medytacje online, które są raz w tygodniu. Dwa razy w tygodniu mamy transmisję ignacjańskiego rachunku sumienia prowadzącego, który nawiązuje tematycznie do medytacji. Poza tym raz w tygodniu mamy pytania-odpowiedzi. Początek był taki, że ja zupełnie sam to robiłem i w pewnym momencie zorientowałem się, że nie jestem w stanie tego wszystkiego robić po prostu sam z dwóch powodów. Jedno to było czasowe, że to zawsze było, to był projekt po godzinach. A druga kwestia, że brakowało mi umiejętności na przykład do kwestii graficznych. I dzisiaj mamy osoby, które graficznie obsługują pogłębiarkę, zawsze to są wolontariusze. Osoby, które pomagają przy przesyle strumienia danych przez serwer, osoby, które dbają o to, żeby były wydarzenia na YouTubie. Są osoby, które organizują lokalne spotkania.
Są osoby, które tłumaczą niektóre materiały na język angielski. Jest rzesza osób, która nigdy nie słyszała o jezuitach, nigdy nie słyszała o duchowości ignacjańskiej i nigdy nie wyobrażali sobie, że można medytować w taki sposób, modlić się w taki sposób. I oni bardzo często zaczynali od medytacji ignacjańskiej, naszej prowadzonej, i jechali do domów rekolekcyjnych, bo my bardzo często ogłaszamy, że kolejnym etapem rozwoju jest po prostu pojechanie na rekolekcję w milczeniu. Co ciekawe, rekolekcjoniści z domów rekolekcyjnych bardzo często dają mi informację, że osoby, które systematycznie medytują z pogłębiarką, to są zupełnie inne osoby, które przyjeżdżają na rekolekcje ignacjańskie, dlatego że oni już potrafią medytować. No, trzeba zauważyć, że to jest bardzo wymagająca forma modlitwy, bo to jest godzinna medytacja w ciągu tygodnia przy specyfikacji internetu, który raczej pomaga krótkim, szybkim formom. Nie można zostać w internecie. Bardzo doceniane były przez naszych użytkowników spotkania z tymi osobami na żywo, gdzie robiliśmy warsztaty o emocjach, gdzie robiliśmy spotkania takie po prostu nawet, żeby w góry pójść. To okazało się, że osoby, które spotykają się tam, są o podobnej wrażliwości, podobne rzeczy ich interesują, mają te same wartości, potem łączą się w pary. I teraz mamy chyba trzy takie pary, które są blisko małżeństwa i oni się spotkali przy okazji naszych spotkań. Wydaje mi się, że przyszłość pogłębiarki to jest głównie teraz rozwijanie lokalnych wspólnot. W całej Polsce i nie tylko. To jest jedno wyzwanie. Drugie wyzwanie, które już staramy się realizować, ale tak naprawdę brakuje nam środków na to, to jest rozwijanie anglojęzycznej wersji pogłębiarki. Język polski nie jest tak powszechny jak język angielski i chcemy docierać właściwie z tą ideą, którą mamy we wszystkich językach. Czy to jest dla każdego? Myślę, że tak. Myślę, że jeżeli ktoś szuka Pana Boga, to jest doskonała forma, żeby właśnie Go spotkać i poznawać. Bo Pana Boga nie da się poznać za jednym razem. Trzeba dać Mu ten czas, żeby on miał możliwość spotkania się z nami, z tym, co jest w nas, co przeżywamy. I nie na przykład wtedy, kiedy my już sobie ułożymy swoje sprawy, tylko właśnie teraz, nawet jeżeli czujemy się rozbici, nawet jeżeli nam się wszystko posypało. Enter the Deep's videos have been watched almost 2 million times on YouTube. Pogłębiarka has 8 local communities that meet regularly every week. Now Daniel and his 16 collaborators plan to launch the English version. In 2019, the Global Society of Jesus decided that showing the way to God through the spiritual exercises and discernments would be one of the four preferences for the Jesuits in next 10 years. Read more at jesuits.global/UAP.